Co chłop miał? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj, moi drodzy widzowie, razem z Szakiem zagramy tylko miotła challenge. Challenge polega na tym, że możemy się poruszać po mapie tylko i wyłącznie przy pomocy miotły. Ale jeżeli wylądujemy na jakimś budynku albo jakiejś strukturze, no to oczywiście po niej możemy się poruszać pieszo, ponieważ musimy sobie coś zlutować, nafarmić matsów tylko po to, aby wygrać grę. No ale generalnie z punktu A do punktu B musimy poruszać się miotłą. Wyzwanie w samo sobie jest bardzo ciekawie i brzmi prosto, ale niestety tak nie jest, ponieważ mamy masę duchów jeszcze do pokonania po drodze oraz mamy ograniczone chodzenie, także no, good luck, have fun. Teraz mam do was, moi drodzy, pewne pytanie. Co wolelibyście, aby na stałe zostało w Fortnite? A. Miotła. B. Duchy. No, sami decydujcie, jeżeli decydujecie się, że miotła, no to zostawiacie łapeczkę w górę, a jeżeli, że duchy, no to o, strzelacie subika. Wybór należy do was. Chciałem wam już tylko przypomnieć, moi drodzy, że już w ten piątek na mój sklep pixyshop.pl wjeżdża nowa kolekcja, złota kolekcja DFRL Team. Będą bluzy, bluzy rozpinane, bluzy z kapturem, t-shirty we wszystkich rozmiarach, ale tylko kolorystyka czarna ze złotymi takimi właśnie wstawkami. W sumie dajcie znać w komentarzu, jak wam siada ta bluza. Czy jest spoko, czy też nie. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was konkurs na 100 zł PSC, ponieważ kwarantanna wróciła i postanowiłem, że pod każdym odcinkiem z Fortnite będę rozdawał wam po 100 zł. Więc moi drodzy widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, w komentarzu napiszcie dowolny komentarz. No i oczywiście wpiszcie kodzik FARL do sklepu, ponieważ konkursy są dla moich wspierających. Ja dziękuję wszystkim za wsparcie, a teraz przejdźmy do odcinka. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko mordo. Siemano, witam. I dzisiaj będziemy z Szakiem udawali Baba Jagę na miotle. Możemy się poruszać tylko i wyłącznie miotłą, jak ją znajdziemy. Więc na początku lecimy na domek Baby Jagi, Jagi Baby, żeby odnaleźć naszą miotłę. Następnie, Szaku, jeżeli wylądujesz na jakimś budynku, możesz się po nim poruszać, żeby sobie go zlutować albo walczyć. Tak samo jak zbudujesz swoje struktury, jak ktoś cię podjeżdża, no to możesz tylko po nich się poruszać. Kumasz, o co chodzi? No i wokół nich blisko, nie że gdzieś uciekasz z buta. Musisz czekać, aż się miotła zregeneruje. Ktoś leci, tak? Lecą. Mam PMA. Biorę MK. Nice. Kolejny leci. Dobra, on miał pistolet tylko, więc luzik, arbuzik. Leży. Okej, okay. Szukam miotły, mam miotłę, jedną, jak coś, dla siebie już. Wypijmy sobie kewika. Dobra, mam miotłę. Lecimy na tą chatę, co? Dobra, wezmę sobie tylko złamasa jeszcze, szefie, czekaj. Dobra, 3, 2, 1. Go. Ale że ja 50 przed chwilą wypiłem, a teraz mam małe, nie wierzę. No, to normalne w tej gierce. O, 50. I małe są, XD. Super. To się popisujesz. Przyjacielu, zróbmy może tak, że wylądujemy sobie na tej chatce, następnie polecimy sobie na władzę, co ty na to? Ale jak będę miał pompę oczywiście robić? Jeszcze, nie? Ja pompy nie mam, więc ja nigdzie na razie nie lecę z tobą. No ja też nie. Tym bardziej dobra, z tobą. Jest pompa. Co ty bardziej ze mną? Halo, jak tutaj oznajmić, że no, ja dobry jestem w tej gierki. Okej, okay. Lecę na most tutaj, wiesz? Woohoo! Lecz. Tylko farm, nie? Pamiętaj, żeby farmić, bo to jednak... Tylko kombajn jakiś. Tylko traktor, sorry, kombajn. To dzban. To jest to samo, to i to jeździ. Dobra. I ora pole, nie? Tak. Poleciałeś na władzę, beze mnie? Nie, no nie bez ciebie. Tutaj w farmie, wiesz, przed władzą. Dobra, sekundę mi jeszcze musisz dać. Nawet 3, 2, 1, odpala miotłę. Też odpaliłem. Tam tarararam, tam tarararam. Nie gadaj. Tu masz pompę wolną. Super pompa! Lepszej nie było, Szaku? Ej, sama siwą. Przypał stary, bo jestem na środku wody. Ducha zabiłem. Dobra, nice. Czyli rozumiem, pierwszy frag jest. Jest. Nie, no jak pierwszy, trzeci. A, bo ty te duchy tłukłeś. No dobra. Dobra, jestem na władzach. O, duszek, Kasper. Może będzie miał automigana. Nie miał. Ja zaraz znajdę, ktoś tu go ma. Ramon ducha, strzelam. Zabij hama. Do 120. Dawaj, duszek. To jest ta strzała, nie? To jest najlepsze. Ta, uciekł. No, leży! Leży? Jeszcze go zobaczyłeś, czy tam go nie będzie widać? Jakby co, ta pompa szara daje na ciebie czeka, nie? Tutaj, o. Dobra, jestem. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jedna, jakbyś chciał. Ej, ale to jest do ulepszania. Idę. I sobie kosztuje tylko 10, żeby na zieloną ulepszyć, ja ulepszam. No jak? Ty też miałeś szarą?
No tak. Ja, to mamy super tutaj itki, nie? Dobra, robię niebieską. Ale że szaku tak szaleje. Stary, tutaj jeszcze dużo lutu jest na tych władzach. No jest, jest. Tylko brakuje Midasa, nie? Z Tomiganem. No właśnie, bo ktoś go zawinął. Perfidnie na mukrat, sprzed nosa. Idzie ktoś. Mam chłopa. Idę. Leży. P. Wojciech, pozdrawiamy Wojtka. Wow, dobra, nie wiem. Nie dam ci. Mam. Co miałeś? Niebieska pompa leży. Dobra, gdzie jest ta złota? Jaka złota? Pokaż tą pompę. No jest, dobra, nice. Ale nie złota. Ale złota. Słuchaj, musimy zrobić szaku jakoś to teraz fajnie. No to co, winek? No musi być, ja lecę znowu na władzę wyżej. Dobra, jest coś. Okay. Ja idę do sejfu, w którym nic nie ma, są tylko świeczki. Okej, okay, ja sobie wchodzę po schodach kulturalnie do góry. Halo, Duszek. Jakiś ten, oburzony chłopak. Chyba przed zjeść itemki sobie. No ja mu zaraz je wyjmę z paszczy. I dostawał na niego. Leży. Dostał? Nice. Dobra, nic nie miał, zielona pompa. Nic? Kurde. Dobra, co? Go miotła, nie? Do przodu. Let's go. Ja jestem w strefce jak coś, byku. No i muszę czekać na miotłę, niestety. Też tak samo. Jest 9 duchów, 11 chłopa. Wygrywamy. A ja stoję jak ćwok. A ja się zabudowałem jak szef. A ja nie, bo nie mam tyle macu. Ja stary lecę tu na drzewa coś z farmie, no. Ja też lecę. Dobra, jedno mam. Dobra, czekam za drzewem. O nie, górka. Ja on zaczyna się z taką. Dobra. 8 chłopa do końca. Go. Dawaj, patrz prosto w drzwi. A ja nie, ja czekam. Nie, no jaja. Naprawdę, czekam. Nie doleciałem, no co challenge. Szczęście w nieszczęściu. Dobra, jestem. Jestem w budyneczku, wszystko sobie farmię na razie, nie? Dobra, byku, musimy jakoś to teraz... Mamy strefę, stary! Chodź! Chodź tutaj do mnie, musimy coś wymyśleć. Słyszałem ducha. Tak? Gdzieś jest jakaś klepa. Tam. Widziałem tego chłopa. O, mają snajperkę jak coś, pamiętaj. Tak, nie, wydaje mi się, że nie ma co zaczynać, tak. Trzeba być friendly. A, okej, super, parę. Jak widzę chłopa, no to... O! Duch! Zmienił się w ducha. Please, nie dostań. Nie, jak dostaniesz snajpę, to jest po nas. I tam w ogóle oni wszyscy się klepią, tam jest ostateczna klepa. I... Nie wiem. Nie wiem, czy oni strefę mają. No mamy strefę jak szefy. Nie 4, 2 na 2. A no właśnie, 2 na 2 i 6 duchów, także S! Udawajmy, że nas nie ma. Pozycja T. Tu. Ale nie będę strzelał, bo ja nie mam snajpy, oni mają snajpy wszyscy, nie? Unibima ma, tu w powietrzu. Dostał! O, to pokczampik, stary. Idealnie, żeś wyciął tego Unibima. Nie podpalajmy się, to jest win, ale nie podpalmy się. Ale że wymyśliłem taki piękny mostik i akurat strefa tu siadła? Idealnie pod odcinek, ustawka. Zostaliśmy sami! Elo! S? Dobra! Łatwiutko, szaku! Duchy. Idą po nas. Jest duch. Wyskoczył. Dostał, leży. Dobra. Jest u mnie. Bije. Nice. Nie! Spokojnie przeżyjesz. A wiem, ale... Leży. On. Lecę do ciebie, miotłą. Okej, okay, porobiony, kolejny. Koks. Oni się nas boją, bo oni wiedzą, że no jednak szans nie mają. Leży. Ho, ho! Co chłop miał? Chłop zjadł wszystko, co jest możliwe mityczne. Ja wszystko biorę, mityczne teraz, stary. To biorę sobie to.
Biorę sobie to i biorę sobie jeszcze kewy. Jest chłop. To chyba ostatni, co? 12. 24 dostał. 100. Nie, no nie walta. Dobra. 12. 24. Gdzie ten leszcz? Tam jest na pewno? Milion procent. Leży. Nice. Halo, panie Duszku. Jest na dole. Stare. A, widzę, widzę. Dostał za 90. BOOM! Czekaj, nie czekaj! I... Nie ma. I... BOOM! O, dobrze. Coś pięknego. GG. Wbijajcie do Szaka, link w opisie, zostawcie mu subika. Moi drodzy, udało się wygrać ten challenge. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że pójdzie tak prosto. Dobrze, że polecieliśmy na tą górkę do góry, bo z pewnością bym dostał z nienacka Unibeama na ryj. No i by się gierka skończyła, challenge tym bardziej byłbym duchem. Ale na szczęście się udało, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sami spróbujcie swoich sił w tym challenge'u ze swoimi znajomymi. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, nara!